Jesteśmy w rynku, jest ze mną już Paweł. Za chwilę będziemy tutaj szukać zawodników, organizatorów. Być może uda się ich złapać, porozmawiać. Paweł trochę zestresowany widzę, ale myślę, że nie ma... Pierwszy chyba mój live w historii, a w dodatku live sportowy. Zawsze dziennikarstwo sportowe gdzieś tam koło mnie chodziło, bo jestem pasjonatem sportu i kończyłem liceum sportowe, więc zawsze ten sport był ze mną i jest ze mną. No dzisiaj mam nadzieję, że kilku nam się uda sportowców złapać, a przede wszystkim organizatorów i pokazać wam na żywo pierwszy raz w historii sportowy Wałbrzych TV bieg, bo jeszcze chyba sportowym Wałbrzychu nie było tego. Nie było, były zawody lekkoatletyczne, były zawody pływackie, były zawody w rugby, w sumo chyba też nie było, ale było mnóstwo różnych atrakcji. Dzisiaj oczywiście pokażemy start. Tak jak mówiłem wcześniej we wstępie, jutro meta, wręczanie nagród, dekoracja. Ten start dopiero o 22:00, teraz zabawa, teraz się tutaj dzieje dużo na scenie. Niespełna godzina i 15 minut, więc bardzo szybko, tak? Wbrew pozorom to zleci raz, dwa. Tak, do 21:00 jest otwarte biuro zawodu, więc do tego czasu podejrzewam zawodnicy, którzy jeszcze nie odebrali swoich pakietów, będą właśnie tam szli i będą chcieli w tym miejscu jeszcze zrobić swoją powinność przed startem. Później będą się tutaj gromadzić na placu, na rynku. Start jest tam za sceną, więc ci pierwsi zawodnicy będą właśnie w tamtym miejscu ustawieni. Potem cała reszta będzie się tutaj do nas zbliżać. Ale skręci, zakręci, tak? Czy pobiegnie prosto? Jak... Plany był taki, żeby ci zawodnicy zaraz po starcie skręcili w lewo, będą tutaj przebiegać przez nasze kamery, więc zobaczymy ich też oczywiście w tych pierwszych minutach, sekundach bardziej biegu. No jesteśmy w najwyżej położonym rynku w Polsce tak de facto, więc tak naprawdę jest dość wysoko, dość stromo, dość pochyło, ale to nie przeszkadza, bo właśnie o to chodzi w tej całej imprezie, żeby przebiec jak najwyższe przewyższenia. To jest jedna z nielicznych takich imprez w Polsce, tym bardziej, że no cieszy nas to, że to jest to w naszym regionie, regionie wałbrzyskim. Kuba, ty byłeś troszkę wcześniej tutaj ode mnie, ale widać, że z godziny, tam z minuty na minutę przybywa zawodników. Czuć tutaj to napięcie, zawodnicy się jakoś tak stresują, bo przychodzili dość często koło ciebie? Wiesz co, Paweł, prawda jest taka, że zawodnicy nawet bardzo tutaj tak licznie się pojawiali. Myśleli nawet, że tutaj za naszymi kamerami jest biuro zawodów. Trzeba było ich trochę z błędu wyprowadzić na ich nieszczęście, bo musieli przejść kolejnych set metrów przed startem, nadwyrężyć trochę swoich sił, by ten pakiet odebrać. Jest fajnie, atmosfera zaczyna się robić ciekawa, byleby nie zaczęło padać. Przynajmniej do czasu, jak będziemy rozstawieni ze sprzętem, bo wbrew pozorom, no on jest bardziej wrażliwy niż zawodnicy na wodę. Jak impreza ci się podoba z roku na rok? No z roku na rok jest... wydaje się, że jest tak samo zawsze, nie? Ale trasa się zmienia, tak? Teraz trasa właśnie będzie zmieniona i to jest taka troszkę... Studiowałeś wcześniej trasę? Nie. A latarkę, wyposażenie masz? Mam. Jak kondycyjnie się przygotowywałeś do biegu? Ja po prostu, my biegamy tak z żoną, bo małżonka też biegnie. My już jesteśmy w kategorii tej 60+++. Świetnie, nie? Rewelacja. On nam tam przygotowuje treningi i też jest takim motorem napędowym całej grupy. Bardzo fajnej, prężnej grupy, także też organizujemy swoje zawody w Niepołomicach, Forest Run, na który mogę zaprosić we wrześniu. No i cóż, jak się przygotowywałem? Trudny sezon przygotowawczy, bo mam moje dziecko, więc no, nigdy nie jest łatwe. Jak ktoś ma, to wie, o co chodzi. Ale myślę, że jestem dosyć dobrze przygotowany, żeby dobiec w miarę przyzwoitym czasie. Kolejny zawodnik, jak widzieliście, z Krakowa, Kamienna Góra, Kraków. Ciekawe, kto jeszcze się tutaj pojawi. O, idzie pan dyrektor. Zapraszamy może do kamery pana dyrektora Osiru, pana Marka Szeles, a tym bardziej jest mi bardzo miło, bo pierwszy raz przed kamerą mogę uściskać panu dyrektorowi dłoń po tylu latach, kiedy się nie widzieliśmy. Dzień dobry, witam. Cześć, Marku, czy możesz troszkę bliżej? O, jesteś widoczny w kamerze. Marek Szeles, z Markiem, którym znam się tyle lat, że hej, a jeszcze tyle samo się nie widzieliśmy, ale świetnie, że wróciłeś, że zajmujesz się sportem, zajmujesz się w samorządzie, bo z którym byłeś zawsze związany. Powiedz mi, duże wyzwanie jak na początek swojej pracy, nowej pracy zawodowej? Znaczy na pewno wyzwanie bardzo ciekawe. Czy duże? No to jest największe przedsięwzięcie tutaj w Boguszowie Gorcach. Ja myślę, że nawet w naszym regionie jest to bardzo duża rzecz, duża impreza sportowa. Moim zdaniem powinna, zasługuje na jeszcze większą promocję, na jeszcze większy rozgłos, ponieważ spotykam się z samymi dobrymi, pozytywnymi opiniami od zawodników, od osób, które znają się na organizacji tego typu wydarzeń.
i twierdzą, że jest to naprawdę jedna z najlepszych imprez. No, Marku, mamy przed chwilą chociażby sytuację na żywo. Zawodnik, który przyjechał z Krakowa, mówi, od 2017 roku zbierałem się tylko po to, żeby tu przyjechać. No chyba dość ciekawa rekomendacja. No dokładnie tak. Ja kiedy przeglądałem sobie listę startujących, to zobaczyłem ludzi z Pucka, z Drawska, z Będzina, z Mazur, naprawdę z całego kraju. I choć może liczba tych startujących nie jest jakaś przytłaczająca. Dlaczego nie prawie 500 ludzi? Zgadza się. No ale no, nie jest to jakiś wielki. Przecież ciężko ich tu będzie pomieścić na tym rynku. Dokładnie tak. No myślę, że to też ma swój urok, że jest właśnie taka impreza z taką ilością ludzi, ale z całego kraju. I naprawdę ci ludzie chcą, przyjeżdżają tu. Kiedyś też czytałem sobie różne opinie na blogach na przykład tych zawodników i różne rzeczy im się tutaj najbardziej podobają. Gdzieś ktoś napisał, że świetne, na bufetach mamy świetne bułki z serem na przykład. A teraz tak jeszcze zupełnie serio odnośnie tego startu, ponieważ całe zawody odbywają się nocą. Tak. Ciężko jest to ogarnąć nocą. Jak wy się przygotowujecie do tego, żeby w warunkach leśnych po zmroku opanować ten rajd? No mamy na to swoją koncepcję. Tutaj Kuba Sobieski, który jest takim głównym koordynatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia, no przez dobry miesiąc wcześniej oznacza te trasy strzałkami fosforyzującymi. Czyli w momencie, kiedy zawodnicy mają na głowie te swoje latarki, idealnie trafiają na strzałki, idealnie trafiają na szlak i wiedzą, którędy biec. Jest to tym bardziej ważne, że w tym roku trasa się zmieniła, bo ze względu na to, że... Tak, zawodnicy już mówili o nam. Tak. Już nie ma na serpentynach wiaduktu, nie ma paru innych rzeczy. No to tą trasę musieliśmy zmienić. No i przede wszystkim największa zmiana to meta zawodów w Gorcach, na stadionie olimpijskim, na ulicy Olimpijskiej. Tak, ale meta jest jakby dwuetapowa, bo pierwsza meta jest dla tych, którzy biegną 42 km, czyli tak zwany trasę maratońską, tak. Oraz meta dla tych, którzy biegną 100 km. Powiedz mi, czy to jest ta sama meta i ten sam punkt? To jest ta sama meta, ten sam punkt. Ci zawodnicy, którzy biegną na 100 km, przebiegną po prostu przez stadion, pobiegną dalej. Natomiast ci, którzy biegną na 42 km, no to już ukończą swoje zawody. Właściwie przez całą noc ci zawodnicy będą zbiegać. To jest tak, że maraton kończy się około 1 w nocy, natomiast pierwsi zawodnicy z setki pojawiają się około 7 rano. Ale jeszcze i do godziny 15, 16, 18. Jaka jest nagroda główna? A to niespodzianka. Nie. No i właśnie, to jest zaskakujące, że ludzie nie biegną dla pieniędzy, nie biegną dla nagród, tylko biegną dlaczego? Jak myślisz? Ja myślę, że to jest... Myślę, że biegną przede wszystkim dlatego, żeby pokonać siebie, swoje ułomności, bo często właśnie słyszę taką opinię, że tu nie chodzi o wygraną, nie chodzi o pieniądze jakieś, bo one wcale nie są jakieś powalające z nóg, te nagrody. Natomiast chodzi o to, żeby tą trasę przebiec. Ja miałem okazję rozmawiać też z paroma osobami, które z Wałbrzycha, nie? Wałbrzyskimi biegaczami naszymi, między innymi... Zaprawionymi w bojach, tak. Więc oni też twierdzą, że nieważne jest, czy zajmą setne miejsce, czy dziesiąte, czy pierwsze. Chodzi o to, żeby do tej mety dobiec i pokazać samemu sobie, że potrafię, że mogę, że daję radę. Byłem pół roku. A śledziłeś trasę w internecie, bo się zmieniła? Tak, troszkę prześledziłem ją, ale to... Jak pokonać ciemności? Z latarką. Tylko i wyłącznie, tak? Tylko i wyłącznie. Nie, to jest moja druga edycja, byłem na 29 tutaj, też oczywiście dystans 100 km, no i teraz kolega mnie namówił, zaraz tylko zapisy się pojawiły, więc... Trasa się zmieniła, studiowałeś trasę? Tak, studiowałem trasę, no widzę troszkę macie tutaj remontów, więc w takim razie może gdzieś się nie zgubię po drodze. Witam Cię Jakub ponownie, Ty czuwasz tam z tyłu nad aparaturą, mam nadzieję, że transmisja przebiega dobrze. Na razie nie było problemów, były różne inne ciekawe rzeczy, powiem Ci, nie poznałem Darka. Jak przechodził, chciał wejść, zapytał się, czy może. Ja mówię, nie ma przejścia. I to, ale no jakoś mnie przekonał, także generalnie. Ale Darek się pojawi przed kamerą? No nie wiem, mam nadzieję, bo wiesz, trochę taki speszony uciekł. I z tej będę obsługiwał. No ja myślałem, że ty na 100 km biegniesz. Nie, no może już teraz troszeczkę za dużo, nie? Ale mówię, jeżeli nie mogę biegać, to pomagam kolegom, koleżankom. A zrezygnowałeś całkiem z biegania? No... Nie, tylko może nie ten dystans, no ale akurat teraz skończyłem przygodę następną, którą płynąłem łódką, kanu. Tak, znów, tym razem Wartę, przypłynęliśmy z kolegą. 726 km w 15 dni. Udało się, no ciężko, bo było naprawdę. Odra fajna,
Wisła ciężka, ale warta, nie polecam. To, że za chwilę będziesz miał niespodziankę, porozmawiasz z nowożeńcami, którzy będą tutaj startować już jako małżeństwo. Parę dni temu brali ślub. I to jest super. Jeśli jesteście przed kamerą, to oczywiście bijcie brawa. Cześć, witam serdecznie. Cześć, jestem Paweł. Cześć. Chodźcie tu bliżej. Wiem, słyszałem już właśnie. Wiesz, tak, nowożeńców, chodźcie, opowiecie o tym. Jak macie na imię? Krystyna. I Bartek. Skąd jesteście? Z Siechnicy. Również z Siechnic. Tak. Gdzie to jest? Koło Wrocławia. Super. Opowiedzcie, dlaczego zaraz po ślubie postanowiliście wystartować w studenckiej setce? No tak było zaplanowane, bo bardzo nam się chciało, nie wiem, coś takiego niezwykłego i bardzo by chcieli, żeby ślub był w górach. No i kochamy bieganie. No i to, więc... A jeszcze chciałam setkę przebiec w tym roku, no więc tak wszystko się złożyło. No i Bartek bardzo kocha ten bieg, więc... Okej, Piotrze, serdecznie Ci dziękujemy. Trzymamy kciuki, żeby wszystko było okej i żebyście nie byli potrzebni zawodnikom na trasach. Zawsze powtarzam, że to jest mega istotne. My musimy tutaj być, ale żeby nikt nie musiał korzystać z naszych usług. Super, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Szukamy kolejnych zawodników. Chodź, startujesz, chodź, porozmawiamy. Chodź, zapraszam Cię, chodź. Chodź. Jesteśmy na żywo, Sportowy Wałbrzych TV. Cześć, Paweł ma na imię, a ty jak? Chodź tu przed kamerę. Dobry wieczór, Bartłomiej jestem. Cześć, a skąd przyjechałeś? Z Niemiec, z południowych Niemiec. Wow, chodź. Tak jest. Jak się przygotowywałeś do biegu? Od lat chodzę po górach w Niemczech, głównie Alpy. Dłuższe dystanse też przez te ostatnie lata skłoniły nas do tego, żeby spróbować teraz przebiec tą setkę. No i co, no... Biegam u siebie po okolicy, dość regularnie, różne dystanse i chcę się po prostu dzisiaj zmierzyć. Tak po prostu. Mamy naszych lokalnych samorządowców. Zapraszam tutaj do mnie wójta Starych Bogaczowic, pana Mirosława Lecha. Człowiek legenda. Witam serdecznie, panie wójcie. Na żywo oczywiście Sportowy Wałbrzych TV. Pana pasję. Grał pan w piłkę. Zaszczepił pan piłkę w swojej gminie i pomógł zbudować stadiony. Stadiony, no boiska. Boiska. Sędziuje pan teraz. Od jakiegoś czasu, tak, chyba natchnienie od Szymona Marciniaka. Ale powiem, i biega pan w maratonach. Co takiego jest w sporcie, co pan uwielbia? Chyba najbardziej uwielbiam tą adrenalinę. Walka, wola walki, wola zwycięstwa. No to jest fajne, tak? Czy w takim biegu to jest walka z samym sobą, tak, czy z zawodnikami? Tak, nie. W takim biegu jak ten, to jest walka z samym sobą. W swoim życiu przebiegłem tutaj już ponad 10 razy 100 km. Teraz już zdrowie nie pozwala, więc walczę na 44 w tym roku. No to jest piękna impreza i co roku tu jestem. Także jeszcze trochę, może dożyjemy do tego czasu. No ale zobacz, prawie 500 zawodników, to robi wrażenie. No, ja pamiętam reaktywowany półmaraton wałbrzyski, 700 zawodników na dość takim płaskim wałbrzyskim troszkę terenie. Nie, dla zawodowców nie jest zbyt wymagający, a tu sudecka setka i kurczę, no 500 ludzi, nie? No dobrze, no to się tylko cieszyć można z tego, że aż tak popularne jest to w świecie biegowym i że za rok być może ten wynik zostanie poprawiony. Właśnie, może Kuba, jak będziesz dla mnie tak uprzejmy i miły i spotkasz jakąś zawodniczkę tym bardziej, bo ja chętnie bym kilka zawodniczek, bo wiesz, faceci to są tacy z konstrukcji, że oni wyzwania lubią, a zwłaszcza wyzwania same sobie, ja pokażę, że mnie stać, a mnie interesuje, jak kobiety podchodzą do tego biegu, bo no jest tych kobiet tutaj trochę i może będziesz tak uprzejmy, że którąś z pań mi gdzieś tutaj... Wybrnąłeś z tego koncertowo, bo już się miałem pytać, co Agnieszka na to. Moja? Tak. Jak masz na imię, skąd jesteś? Agnieszka z Wrocławia. Super, Agnieszka, powiedz mi, który raz biegniesz w setce? Pierwszy raz i próbuję 42. Rewelacja, czy jakoś specjalnie się przygotowywałaś? Staram się troszkę dłużej biegać, na razie się specjalizuję w półmaratonach. Powiedz mi, boisz się biec na takich przewyższeniach? Bardziej troszkę nocy. Nocy. Ale latarka widzę jest, jesteś wyposażona, za tobą zawodnicy, przed tobą zawodnicy, więc chyba nie ma się o co martwić. No, myślę, że będzie dobrze. Znam te tereny mniej więcej, wiem jak drogi prowadzą ścieżki, także żaden problem. Zaskoczony frekwencją? Myślałem, że trochę więcej osób chyba będzie. Tak? No jednak mimo wszystko prawie 500 zawodników i zobacz, z całej Polski, nawet miałem przed chwilą gościa z Niemiec. No tak, widziałem po rejestracjach. Chodź Bartek, cześć! Cześć, dobrze Cię widzieć. Ty to tu powinieneś swoim tym, Porsche przyjechać. Nie, no przecież to inne zawody trochę, ale może kiedyś.
No, Marcin, nie ukrywajmy, twój też fotograf, tak? Dlatego pewnie go dopingujesz tutaj na tym starcie, tak? Przede wszystkim to mój dobry kolega, dlatego chciałem zobaczyć do niego na zawody, bo akurat mam wolny weekend. Ciekawa impreza, którą zawsze chciałem zobaczyć. Chcę kolejnych tutaj zawodników zaprosić do nas. O, witam serdecznie. No, w końcu się udało. Pani burmistrz. Pani dobry wieczór. Sylwia Dąbrowska, witam. Dobry to tak z marszu weszłam od razu na wizję. Dobry tak, wieczór. Tak, już witamy się powoli ściemnia, więc nas trochę za bardzo nie widać. Może latarnie się niedługo załączą, albo proszę tam przycisnąć u siebie w biurze guzik, za chwilę przycisnę. Żeby załączyć wszystkie latarnie sportowe w Wałbrzych TV. Jesteśmy na żywo oczywiście. No ja miałem okazję już porozmawiać z bardzo dużą ilością zawodników, ale zawodników to są nasi lokalni samorządowcy, to pani koledzy, koleżanki z samorządu, to osoby z Krakowa, z Warszawy, z Niemiec, z Kamiennej Góry, z Jeleniej Góry, z Wałbrzycha, no naprawdę cały przekrój, to jest naprawdę mega impreza. No oczywiście od lat to jest mega impreza, także my cały czas te tradycje sudeckiej setki najstarszego ultramaratonu w Polsce kontynuujemy i z roku na rok ta impreza się rozwija, a to też dodatkowo i świetnie zaprojektowane koszulki, gadżety, możliwość wybrania sobie numeru, napisania swojego imienia, nazwiska, w ogóle tego, co się chce na numerze startowym, więc my jesteśmy elastyczni, otwarci. No i stąd pewnie takie zainteresowanie. Prawie pół tysiąca ludzi, którzy pobiegną w nas po ciemku. Ale to jest piękne uczucie. Ja wielokrotnie startowałam również w sudeckiej setce. W tym roku niestety nie udało się. Nie udało się, ale będę oczekiwać na mecie koło godziny pierwszej. No troszkę też tam było górek, więc zobaczymy, jak będzie na maratonie. Cieszę się bardzo. No czekałam na ten start. Jakieś takie przygotowanie dietetyczne było przed tym, przed biegiem? Nie, raczej treningowe i mentalne. To zdradzę ci trochę sekret, bo mniej więcej prawie z każdym sportowcem, którym tu rozmawiam, mówi, jem słodycze. Ty też? No, pewnie. No, a wzięłaś coś ze sobą, jakieś słodkie? No. Podobno na trasie są dobre krówki. Podobno są kanapki z serem. Aha, no to rewelacja. Ale życzymy czy słodkie? Słuchaj, życzymy powodzenia i do zobaczenia na mecie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Ekstra, hej. Fajnie, pa. Jak widzicie, Warszawa, Kraków, Niemcy. No nie ma takiego chyba miasta, nie takiej miejscowości z Polski czy regionu, którego byśmy zawodnika tu nie poznali. W zawodnikach, no w końcu potem tam każdy będzie mógł na tej trasie przespacerować się, zobaczyć jak to wygląda. A ty się już rozglądasz, taki szalony reporter. No ja się rozglądam, bo może jeszcze kogoś mi się uda złapać. Wiesz, mamy Warszawę, Kraków, Wielkopolskę, Małopolskę, Niemcy, naszą Kamienną Górę, Jelenią Górę, Bolesławiec, no dobrze, tych zawodników. Lublin, Gdyniak, Gdańsk, w stronie morskiej, tak możemy wymieniać. Ale wiesz o czym to świadczy, że to ta impreza faktycznie przyciąga ludzi zewsząd. O, w końcu, bo pani burmistrz jak obiecała, że załączy oświetlenie, tak też zrobiła. No dokładnie. Więc pewnie była u siebie w gabinecie i nacisnęła magiczny przycisk, którym steruje całą gminą. To będzie trochę jaśniej, to na pewno. A co was skłoniło do tego, żeby powiedz w setce, biegaliście wcześniej? Mnie namówił kolega, który tutaj już kolejny raz jest. Biegniemy maraton. Biegniecie maraton, czyli tak. 42 km. Tak, bo mi to wystarczy. Specjalnie się przygotowaliście do tego biegu? No nie jak za bardzo. Jak do każdego maratonu, a bo to pierwszy. No co, się nie boicie? 4, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Kilometry maratońskie, 100 kilometrów ultramaratonu. Przy dźwiękach syren, w akompaniamencie sztucznych ogni.
które teraz również i na naszym ekranie. Tak jak obserwujemy, te sztuczne ognie są taką ostateczną wersją zakończenia tego startu, który właśnie się odbył. Zawodnicy już wyruszyli na trasę. My powoli z Państwem się będziemy żegnać. Zostawiamy jeszcze na chwilę Was z tym obrazem. No i później zapraszamy na to jutrzejsze spotkanie od godziny 12:30 na stadionie Górnika Boguszu w Gorce. W Gorcach. Tam będziemy śledzić finisz tej rywalizacji. Paweł Szpur, Jakub Zima, dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj teraz w tym momencie z nami. Do zobaczenia jutro.